Pewnego dnia Rumcajs rąbał polana, a Hanka układała je w wiązki. Nagle Cypisek podszedł do ojca. Tata, chcę zwiedzić świat. Jesteś jeszcze za mały. Ale jeżeli chcesz, to idź. Raźnym krokiem maszerował Cypisek drogą cesarską, ale wchodząc do Jiczyna zwolnił tempo. Dziwnym trafem księżna pani wyjrzała właśnie przez okno, ucieszyła się, gdy go zobaczyła. Cóż to za piękny chłopczyk, wygląda jak wiosenna marchewka zwana karotką. Księciu panu potrzebny jest taki sługa, chodź tu do mnie. Nic z tego, nie zgadzam się. Oburzył się Cypisek. Ale na wszelki wypadek wolał obejść zamek od tyłu. Kiedy przechodził koło muru, który ogradzał zamek, posłyszał jakieś dziwne huki i stuki. To grali w kręgle książę pan, wojewoda i brzuchaty generał. Ale pożal się Boże, jak to wyglądało. Kiedy książę pan przewrócił parę kręgli, żaden nie ruszył się, żeby je ustawić z powrotem. Proszę, panowie. Ależ nie, pan pierwszy. Teraz pan. Pardon, proszę bardzo. Ależ skąd to pan? Może pan raczy, panie generale. Niech się pan nie krępuje. I tak w kółko, proszę bardzo. A może pan. Ale kręgli nikt palcem nawet nie ruszył. Panowie, zdecydujcie się. Czas mija, zdołamy zaledwie przez całe popołudnie 3 razy rzucić kulą. Dopiero co wyruszyłem w świat, a już taka wspaniała zabawa. Nagle jakaś ręka złapała go za koszulkę i uniosła wysoko w górę. A, teraz już mi się nie wymkniesz. Zaśmiała się po francusku księżna pani. A lokaj Frycek założył Cypiskowi koronkowy kołnierzyk i peruczkę na głowę. Chłopcu aż dech zaparło. Przyprowadziłam chłopca, który będzie ustawiał kręgle. Bon, ujdzie. I książę pan dał znak, żeby rozpoczęli grę. O, za kreble! Zaklął swoim zwyczajem książę pan. Pardon, proszę wybaczyć. To nie pańska wina, wojewodo. Wszystkiemu winien ten chłopiec. Cypiska rozgniewała ta jawna niesprawiedliwość. Niech sobie książę pan sam ustawia kręgle. Co? I wrzucił kulę w krzaki porzeczek. Książę pan gwizdnął i lokaj Frycek wpakował Cypiska do więzienia na zamku. W tej samej chwili Hanka westchnęła. Och, Rumcajsie, przeczuwam coś złego. Ach, boję się naszego synka, krzywda mu się dzieje. Rumcajs włożył buty i wyruszył do Jiczyna. Kogo szukasz? Synka! O.
rzuciłem kulę lewą ręką, ale jeżeli książę pan sobie życzy, to spróbuję prawą. Wystarczy, dosyć, nie fatyguj się, powiedział książę pan i sam osobiście otworzył bramę, żeby sobie poszli. Thank you.